widać zmiany. Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Czy Jerzy Fedorowicz, podkreślam to za każdym razem. Witamy na Małopolskiej Konwencji Samorządowej Platformy Obywatelskiej. W miejscu szczególnym, rzeczywiście niezwykle pięknym, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, to jest symbol tej kadencji samorządu województwa. Miejscu, które jest przykładem tego, że w Małopolsce widać zmiany. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby pochwalić się tym, że województwo małopolskie sprzed 4 lat i dzisiaj to dwie różne rzeczywistości. Film, który Państwo widzieliście, właśnie o tym świadczy. Drodzy Państwo, lata 2010 do 2014 to czas budowy i nowych bezpiecznych dróg. W tym czasie powstały również szpitale o najwyższym standardzie oraz instytucje kultury, których zazdrości nam cała Polska. Jako Platforma Obywatelska możemy pochwalić się konkretnym dorobkiem. Dlatego nie przez przypadek hasło regionalnej kampanii samorządowej brzmi: widać zmiany! Drodzy Państwo, naszą prowincję dzisiejszą zaszczyciło grono wspaniałych, kompetentnych samorządowców i polityków. Witajcie ich oklaskami! Uwaga, tak jest, uwaga, zapraszamy powolutku naszych gości, proszę bardzo, pan wicepremier, minister obrony narodowej, Tomasz Siemoniak. Grzegorz Lipiec, radny województwa małopolskiego, komisarzy Małopolskiej Platformy Obywatelskiej. Senator Bogdan Klik, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Zapraszamy. Szanowni Państwo, teraz proszę o powstanie i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Do hymnu. Przewodniczący regionu Małopolski i powiatu małopolskiego, pan Grzegorz Lipiec. Bardzo prosimy o zabranie. Powiatu małopolskiego, tylko powiatu Kraków. Przyjąłem uwagę z pokorą. Teraz powitać naszych gości, czyli pana Tomasza Siemoniaka, premiera i ministra obrony narodowej. Jeszcze raz gorące oklaski dla niego. Oraz naszego koalicjanta, pana Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale przede wszystkim mówię do was, dzień dobry Platformo. Szanowni
Szanowni Państwo, mówię do Was na tej ostatniej już prostej kampanii, w ten taki piękny sobotni dzień, piękna jesienna sobota. Kieruję do Was takie jedno, jedyne oczekiwanie. Po prostu wybory w Małopolsce trzeba wygrać. Znaczy, każdy z nas doskonale się orientuje, że Małopolska to nie jest najłatwiejszy teren Platformy. Ale my wszyscy, którzy pracowaliśmy na ten sukces naszego województwa, naszych miast, miasteczek, wsi, doskonale wiemy, jaką tą Małopolskę zastaliśmy, a jaka jest obecnie. To już zupełnie inne województwo z wielkimi perspektywami oraz pieniędzmi na dalszy rozwój. Nieprzypadkowo w ogóle wybraliśmy to miejsce, w którym jesteśmy, czyli siedzibę MOCAK-u. Chcę Państwu powiedzieć, że jeszcze niedawno była... Małopolskiego Ogrodu Sztuki, przepraszam. Tutaj ogłosiliśmy nasze hasło naszej kampanii, czyli widać zmiany. Jeszcze niedawno była tu Rodera. Tutaj po prostu były haszcze, jakieś stare jakieś budynki. Obecnie jest to jeden z najpiękniejszych architektonicznie budynków w mieście. Takich miejsc jest zresztą mnóstwo. W służbie zdrowia, co się stało przez te ostatnie lata. Nowoczesny wojewódzki szpital okulistyczny w Nowej Hucie. Nowe zintegrowane Centrum Medycyny Ratunkowej przy szpitalu Jana Pawła II. Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji przy szpitalu Dietla. Nowoczesne oddziały w szpitalach w Tarnowie i w Nowym Sączu. Infrastruktura drogowa. Za ponad miliard złotych powstały m.in. obwodnice Chrzanowa, Olkusza, Muszyny, Dobrzyc, Gdowa, Szczurowej, Wojnicza. Kolejne w budowie, na przykład Skawina. Kultura i tradycja. Oprócz tego miejsca, Krykoteka, nowa siedziba. Nowe Muzeum Pienińskie. Nowoczesny budynek Teatru Witkacego w Zakopanem. Stworzone zostało 29 nowych stref aktywności gospodarczej, a nasze Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów pomogło aż 1000 małopolskich przedsiębiorców. Drodzy Państwo, efekty naszej pracy dla Małopolski widać praktycznie wszędzie, w każdym powiecie, w każdej gminie. Powstały jak grzyby po deszczu nowe hale, nowe orliki, nowe drogi. Jest nowa strategia rozwoju naszego województwa aż do roku 2020, którą aktywnie i Platforma Obywatelska, i nasz koalicjant Polskie Stronnictwo Ludowe będziemy wspierać. Co można powiedzieć o naszych listach? No przede wszystkim to, że na naszych listach do sejmiku, do powiatów, do gmin, do miast znalazły się setki znakomitych osób, z których każda jest w stanie należycie wypełniać zadania dla swoich lokalnych społeczności z należytym i olbrzymim zaangażowaniem. Sejmik. Dziesiątki doświadczonych samorządowców, społeczników, wybitnych lekarzy, prawników, przedsiębiorców. Jest to ekipa na medal. Choć tak jak w sporcie, uczciwie powiedzmy sobie, że interesuje nas medal złoty. I to jest naszym celem. Pamiętajmy, że przeciwnik jest bardzo mocny, ale nasze serca i wiara w sukces musi poprowadzić nas do zwycięstwa. Kandydaci na prezydentów. Chwierut, Ciepiela, Fecko, Batena. Wielu świetnych kandydatów na burmistrzów, wójtów. To naprawdę świetni kandydaci, których przedstawiliśmy społeczeństwu Małopolsce. A jako, że spotkanie jest w Krakowie, to warto też przypomnieć, że celem Platformy w mieście jest pokonanie smogu i czyste powietrze. O to będziemy zabiegać. Jeśli wygra PiS, to się nie uda. Nie stanęli po stronie mieszkańców, a jedyna radna PiS, która nas wsparła w tej walce o czyste powietrze, nie została wpuszczona ponownie na listę. I dalej będziemy się dusić, i dalej będziemy kasłać, tak jak ja dzisiaj, bo jestem, przepraszam, trochę chory, do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, małopolskie miasta potrzebują zmian, by rozwijały się lepiej i dynamicznie, by sprawniej wykorzystywały środki płynące z Unii Europejskiej. Mogą to robić, mając dobrych prezydentów. Platforma Obywatelska ma kandydatów na nich. Powitajcie ich Państwo gorąco. Kandydatka na prezydenta Krakowa, długoletnia radna miasta Krakowa oraz wiceprzewodnicząca Rady.
Jej kandydatura to dowód na to, że w Platformie Obywatelskiej nadchodzi czas kobiet. Pierwsza w historii kobieta ubiegająca się o urząd prezydenta Krakowa z listy Platformy Obywatelskiej i druga kobieta w historii, która ubiega się o ten urząd, odkąd obsadzany jest w wyborach bezpośrednich. Przed Państwem Marta Patena. Roman Ciebiela, kandydat na prezydenta Tarnowa. Tarnów i samorząd za odpoczynki. Radny miasta Krakowa pierwszej, drugiej Tarnowa, pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji, a w latach 1994-98 prezydent Tarnowa. Od 12 lat w samorządzie województwa, w tym już od 7 jako jego wicemarszałek. Witamy bardzo serdecznie, Roman Ciebiela. Kandydat na prezydenta Nowego Sącza. Można o nim powiedzieć sądeczanin z urodzenia i zamiłowania. Mieszkaniec nowosądeckiej Przytakówki. Od lat organizator wielu akcji społecznych, aktywizujących sądeczan oraz pokazujących piękno miasta, będącego bramą Karpat. Grzegorz Fecko. Janusz Kierusz. Kandydat na prezydenta Oświęcimia. Fantastyczny piłkarz. Razem z nim zasiadałem w radach poselskich. Ktoś mi to napisał, ale to jest prawda. Naprawdę, ja nie spodziewałem się czytać. No i po prostu przekonałem się na własne oczy, jak walczył o sprawy Oświęcimia i zachodniej Małopolski. Bez niego nasz Sejm sporo stracił, ale niewątpliwie wiele zyskał Oświęcim, gdzie od 2011 roku pełni funkcję prezydenta, dynamicznie rozwijając miasto. I przepraszam cię, że nie doczytałem się tam na początku. Drodzy Państwo, przed Wami silna reprezentacja kandydatów na prezydentów małopolskich miast. Mocno kibicujemy i wierzymy w nasze zwycięstwo. Proszę Państwa, spójrzcie sami, no to jest to właśnie piękne, wnętrzne, cały wspaniały obiekt powstał właściwie na naszych oczach, przyciąga młodych i starszych, to jest właśnie Małopolski Ogród Sztuki. Możemy poszczycić się dziesiątkami takich obiektów, dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach czy Krykoteka. Proszę bardzo, zapraszam. Widać zmiany. Jacek Krupa, członek zarządu województwa małopolskiego. Drodzy Państwo, to co Państwo widzieli przed chwileczką na ekranie, na materiale filmowym, to oczywiście nie wszystko. Ale to dokonało się dzięki samorządowcom Platformy Obywatelskiej. To naprawdę mocna i sprawdzona drużyna, na którą Małopolanie mogą liczyć. Powitajcie Państwo liderów list Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Leszek Zegda. Samorządowiec, od ćwierćwiecza radny i wiceprezydent Nowego Sącza. Potem radny województwa małopolskiego i wicemarszałek odpowiedzialny m.in. za kulturę i edukację. To on skutecznie zabiegał, by w południowej i wschodniej Małopolsce pojawił się cały szereg inwestycji infrastrukturalnych. Lider listy w okręgu obejmującym miasto Nowy Sącz oraz powiaty nowosądecki, limanowski i gorlicki. Wielkie brawa. Roman Ciebiela. Dziś już po raz drugi na tej scenie, drodzy Państwo. Planem nie tylko dla Tarnowa, ale i dla całej Małopolski. Wicemarszałek województwa małopolskiego od 2007 roku.
W samorządzie odpowiedzialny m.in. za ogromnie skomplikowane dziedziny rynku pracy oraz infrastruktury drogi i kolejowej. Oddany Tarnowowi, którego prezydentem był przez 4 lata, lider listy w okręgu obejmującym miasto Tarnów oraz powiaty tarnowski, dąbrowski, brzeski i bocheński. Marek Haber, lekarz, długoletni dyrektor szpitala w Suchej Beskidzkiej z przerwą na piastowanie stanowiska wiceministra zdrowia w rządzie Ewy Kopacz. Za jego rządy szpital w Suchej Beskidzkiej stał się jednym z najnowocześniejszych w regionie, zyskując nowe funkcjonalne oddziały. Samorząd ma we krwi, korzeniami związany z Orawą, gdzie jego ojciec i dziadek sprawowali urząd wójta. Lider listy w okręgu obejmującym powiaty wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski i tatrzański. Samorządowiec, przewodniczący struktur Platformy Obywatelskiej w Małopolsce i Krakowie. Od lat zaangażowany w rozwój swojego miasta i regionu. Działalność społeczną zaczynał jeszcze jako student w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W Sejmiku Województwa Małopolskiego zasiada w komisjach Kultury Marki Małopolskiej, a także Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej. Lider listy w okręgu obejmującym miasto Kraków. Jacek Krucha, samorządowiec, który poznał wszystkie poziomy samorządu terytorialnego. Działalność samorządową rozpoczynał od gminy Skawina, gdzie przez 8 lat był jej burmistrzem. Przez kolejne 7 lat był wicestarostą, starostą, a potem następnie jednym, to już wiem na pewno, bo siedzieliśmy obok siebie, najpracowitszym posłem 5 i 6 kadencji. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, odpowiedzialnym m.in. za mienie województwa, edukację, kulturę, turystykę i sport. Lider listy w okręgu obejmującym powiaty krakowski, miechowski, proszowicki i wielicki. Jacek Krupa. Marszałek województwa małopolskiego w samorządzie województwa od 12 lat. Wcześniej radny gminy Chełmek. Radny województwa od 2006 roku. Od 2007 członek zarządu województwa, a od 2010 marszałek Małopolski. To on skutecznie zabiegał o zwiększenie środków dla Małopolski z nowego budżetu Unii Europejskiej. To on intensywnie wykonywał, za wykonywane z tych pieniędzy zna pamięć w najdrobniejszych szczegółach. To wreszcie on zgromadził drużynę Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Lider listy w okręgu obejmującym powiaty olkuski, chrzanowski i oświęciński. Przed Państwem Marek Sowa. Proszę Państwa, w tym momencie następuje przerwa takiej bardzo oficjalnej części, bo będzie za chwilę druga jego część i poproszę senatora Stanisława Chodorowicza i posła Andrzeja Guta-Mostowego. Nie wszyscy wiecie, że Staszek jest hetmanem zbójnickim, jeszcze Róża tu, nie miałem zapisane. W każdym razie będzie wręczony pierścień zbójnicki od hetmana zbójnickiego. A ty, góralu, jesteś tylko bacą, czy... Hetmanem to nie bacą. Ale o nim tego jego pyta. A on, harnasiem. A harnasz, żebyśmy to wszystko zapamiętali. Róża Orlicą. No, aha, no dobrze, to proszę, oddaję ci głos. Dostojni drodzy, drogi Marku, chcielibyśmy, abyś naprawdę w tę kampanię wkroczył na orli skrzydła i szczupagą w ręku. Przynosimy to przesłanie spod Jewonku. Stamtąd widać ci lepiej i szerzej. I niech się tak stanie. Ku temu, żeby się tak działo, pragnę ci wręczyć pierścień orlego pióra i czupagi. Niech ci sił i determinacji dodaje. Krocz jak prawdziwy zbójnik.
górale myślą pod Biedronką, a my widzimy wieży mariackiej i widzimy górali patrzących na nas pod Biedronką. I to jest właśnie piękne. My jedziemy zaraz na Podhale do Zakopanego, bo mamy tam konwencję. Te kwiaty przyniosły mi zwycięstwo w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Marku, na twoje ręce. Dla wszystkich. Marku, nawet sowa może latać jak orzeł. Prosimy o zabranie głosu. Dziękujemy. Zostają ze mną, ponieważ... Panie premierze, drogi przyjacielu, prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, koleżanki i koledzy. To jeden z najpiękniejszych momentów, jakie zdarzają się tym, którzy składając publiczne deklaracje czy obietnice, wiedzą, że za nami stoi nie tylko wiara, ale głębokie przekonanie, zgrana, dobrze przygotowana drużyna oddanych współpracowników, gotowych iść do przodu. Czasem nawet wbrew okolicznościom. To jeden z piękniejszych momentów, jakie zdarzają się tym, którzy podejmując ryzykowne decyzje, wiedzą jednocześnie, że za nimi stoi jedynie nie tylko intuicja, ale konkretny i precyzyjnie wyznaczony cel. Czasem nawet wbrew istniejącej koniunkturze i logice. Ale to także jeden z moich najpiękniejszych momentów, jaki zdarzył mi się w ciągu ostatnich 4 lat. Bo jako marszałek Małopolski mogę dzisiaj stanąć tutaj przed wami i powiedzieć: tak, mamy w Małopolsce sukces. Tak, daliśmy radę. Tak, udowodniliśmy naszą skuteczność. Tak, zrealizowaliśmy nasze obietnice. Ale to nie koniec. Razem z wami mogę powiedzieć jeszcze jedno. Nawet śmiało wyznaczone cele czy obietnice złożone przed mieszkańcami naszej Małopolski przed 4 laty zrealizowaliśmy na znacznie wyższym poziomie. Ten sukces Małopolski widzą nawet krytycy i oponenci. A jeśli ktoś się zastanawia, skoro to widzą, to dlaczego krytykują, to powiem szczerze. Krytykują nas, bo muszą, bo taka ich natura i taki pomysł na obecność w życiu publicznym. Koleżanki i koledzy, dla polityka nie ma przecież innej miary wiarygodności niż sukces. A jeżeli miarą sukcesu jest wielkość realizacji, rozmach inwestycyjny, podziw konkurencji, zdumienie opozycji i wreszcie satysfakcja mieszkańców, to wiem dziś doskonale, że jest to moja najpiękniejsza chwila. Moja, ale także całego samorządu województwa małopolskiego. Moja, ale równocześnie każdego z was. I za to wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Przez ostatnie 4 lata, dzień po dniu, wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, zmienialiśmy Małopolskę. Członkowie, działacze Platformy Obywatelskiej, pozwólcie, że w swoim, ale także w naszym wspólnym imieniu skieruję kilka słów do naszego koalicjanta. Panie prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, drogi Andrzeju, dziękuję za możliwość współpracy na rzecz Małopolski. Dziękuję za dobry klimat i solidne zaplecze. Dziękuję za zrozumienie, zaangażowanie i ciężką pracę. Dziękuję za naszą sejmikową, czysto ludzką solidarność. Wspólnie zadbaliśmy o stabilność, większość w sejmiku województwa małopolskiego. Ale dziękuję także każdemu z radnych naszego małopolskiego sejmiku, który opowiedział się za zmianą, za kursem na lepsze, za sukcesem Małopolski. Wszystkim radnym kłaniam się nisko i jeszcze raz dziękuję. Koleżanki i koledzy,
Nasz wspólny wysiłek jest widoczny w całej Małopolsce. Śmiało mogę powiedzieć, że w pięknym stylu doszliśmy do mety na tym odcinku Tour de Małopolska. I celowo akceptuję odcinek, bo przecież kolejny OS przed nami. Ale wróćmy do elementu piękna. Ten piękny styl widać w każdym zakątku naszego regionu. Poza tym, że piękny, to jeszcze i nokautujący zagorzałych rywali. Tu nie ma dyskusji. Dziś Małopolska jest regionem sukcesu i symbolem rozwoju. To także miejsce modelowego wręcz wydatkowania funduszy europejskich. Mieliśmy 9 miliardów złotych i wiedzieliśmy, jak te środki zainwestować w nasz region. Koleżanki i koledzy, dziś możemy być dumni, bo efekty naszej pracy widać w całym regionie. Tak, w Małopolsce widać zmiany. Widać zmiany w każdym powiecie, w każdej gminie i w każdej miejscowości. Od serca naszego regionu, Wielkiego Krakowa, po najmniejsze małopolskie wioski i gminy. Myślę, że mógłbym teraz wymieniać setki, a nawet tysiące naszych wspólnych inicjatyw, które zmieniały naszą Małopolskę na lepsze, ale nie starczyłoby nam czasu. Popatrzmy więc choć na niektóre. Autostrada A4, wyremontowane drogi, nowe powstałe obwodnice. Nie wiem, czy wiecie, ile warte było nasze lotnisko 4 lata temu. Jakieś 300 milionów złotych. Dzisiaj to wielki plac budowy. Inwestycje, te, które rozpoczęliśmy, zostaną ukończone w przyszłym roku, a wartość naszego lotniska sięgnie 1,5 miliarda złotych. Ale jak ktoś nie ma ochoty patrzeć w niebo i sięgać gwiazd, niech rozejrzy się wokół siebie. Setki kilometrów sieci kanalizacyjnych, nowe place zabaw dla naszych dzieci. Wreszcie rozwój przedsiębiorczości i rozbudowa stref gospodarczych to także synonimy naszego sukcesu, który widać gołym okiem. Podobnie jak inwestycje, wyższe uczelnie, infrastrukturę społeczną, szpitale, muzea i miejsca pielęgnujące naszą tradycję i kulturę. Koleżanki i koledzy, czy nie jesteście dumni, goszcząc tutaj, w tak wspaniałym gmachu miejskiego Małopolskiego Ogrodu Sztuki, albo niedawno oddanej Trikotece, czy Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach? Czy nie czujecie się częścią tego dziedzictwa, jakie pokazuje dom rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II? Ale nie warto zachwycać się wyłącznie tym, co było naszym udziałem. Spotkaliśmy się, aby wspólnie, w obecności premiera Tomasza Siemoniaka, naszych koalicjantów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przyjąć nowe zobowiązania na kolejne lata. Mam głębokie przekonanie, bo mocno w to wierzę, że wszystko, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. Do 2020 roku mamy zagwarantowane ponad 12 miliardów w programie regionalnym. To ponad 4 miliardy więcej, niż mieliśmy dotychczas. Do tego 24 miliardy pozyskane w ramach kontraktu regionalnego. Tak, to przecież nie wzięło się znikąd. To nie spadło z nieba. To jest także skala naszego zabiegania o Małopolskę i dalszy jej rozwój. Dzisiaj wiem, że udało się uzyskać tyle, ile było możliwe. Powstanie nowy szpital uniwersytecki, a Podhale i Sądecczyzna doczeka się inwestycji, o których marzyliśmy od lat. Koleżanki i koledzy, przed nami najważniejszy moment. Za 3 tygodnie Małopolanie dokonają naszej oceny. Jak wiecie, bardzo często spotykam się z naszymi mieszkańcami i wierzcie mi, możemy i musimy do nich iść z podniesioną głową. Tak, trzeba przez najbliższe tygodnie iść do każdego i rozmawiać. Trzeba o tym mówić. Te zmiany są naszym udziałem i mają naszą twarz. Być może ta twarz ma nieco więcej zmarszczek, ale na pewno nie brakuje nam energii i pomysłów do dalszego działania. Jak wiecie, kocham Małopolan i Małopolskę. I nie warto na tej przepięknej ziemi robić aż tak niebezpiecznych eksperymentów. Małopolanie i Małopolska zasługują na stabilny rozwój, na kontynuację dobrej zmiany. Dlatego odważnie, ale i z całkowitym przekonaniem dziś każdemu wyborcy mogę spojrzeć w oczy i powiedzieć: zaufajcie nam. Jesteśmy skuteczni, zmieniamy Małopolskę i chcemy jej dalszego sukcesu.
chcę wam powiedzieć jeszcze jedno. Mamy najlepszą drużynę, znakomitych liderów, naszych radnych, wybitnych samorządowców. Wśród nich Jan Golba, Stanisław Kracik czy Marcin Pawlak. Przedsiębiorców z Kazimierzem Czekajem na czele. Lokalnych działaczy czy ludzi o światowej renomie jak wybitny kardiochirurg profesor Jerzy Sadowski. Dlatego musimy wygrać te wybory. A ja potwierdzam, marzeń nam nie braknie. Skuteczni byliśmy i nadal jesteśmy, ale nasza twarz dzisiaj nie tylko jest twarzą ludzi szczęśliwych i spełnionych, ale przede wszystkim jest twarzą wiarygodnych ludzi. Ludzi, którym można zaufać. Ludzi, którym warto zaufać. Panie premierze, zapraszam pana na scenę. Szanowni Państwo, bardzo chciałem przyjechać na konwencję do Krakowa, ale proszę nie myślcie, że jakiś miałem udział w ostatnich wydarzeniach, które doprowadziły do tej miłej dla mnie osobiście zmiany. Kraków jest bardzo wiele i Małopolska, ale nie aż tyle. Ale tak naprawdę bardzo chciałem przyjechać nie z takich powodów, które są oczywiste dla każdego Polaka, bo w Krakowie wszystkie ważne polskie sprawy się na ogół zaczynały i wspaniała stołeczność, która pociągnęła za sobą wielkie wieki Rzeczypospolitej i obchodziliśmy dwa miesiące temu setną rocznicę wymarszu pierwszej kadrowej. Chciałem tutaj przyjechać do Krakowa i Małopolski, ponieważ mam takie przekonanie, że małopolski samorząd, który miałem okazję bardzo dogłębnie przez lata swojej pracy w różnych instytucjach poznać, jest samorządem szczególnym i ludzie Platformy odgrywają w nim wielką rolę. Nie mam w swej pamięci drugiego takiego województwa, którym bym znał tylu samorządowców. Z tyloma podejmował wspólne projekty. Oczywiście większość z was domyśla się przyczyny. Województwo małopolskie jest z powodów geograficznych szczególnie doświadczane przez klęski żywiołowe. Ja przez lata się zajmowałem tym w MSWiA, w związku z czym różnych wiosek, osuwisk, zawalonych mostów, rzek, rzeczek i strumyków znam bardzo wiele. I znam bardzo wielu wspaniałych ludzi, którzy siedzą także na tej sali, z którymi miałem okazję przy tych najważniejszych sprawach dla społeczności lokalnych współpracować. Widząc świetnych liderów, którzy są z ludźmi wtedy, kiedy jest trudno, kiedy są naprawdę potrzebni. Bardzo się cieszę, że Małopolska tak wspaniale się rozwija przez ostatnie lata. Myślę, że ten samorząd, a do samorządu należą wszyscy, nie tylko ci, którzy są jego władzami, to jest najlepsza z możliwych mieszanek wielkiego patriotyzmu i szacunku dla dziedzictwa, pragmatyzmu i wielkich wizji, wielkich śmiałych wizji. Cieszę się bardzo, że przez te wszystkie lata tyle spraw się udało. Przy jednej z nich tu wspomnianej miałem swój skromny udział przy domu rodzinnym Jana Pawła w Wadowicach. Razem z Markiem Sobą nad tym pracowaliśmy. To jest ogromna satysfakcja, że to przedsięwzięcie udało się doprowadzić do finału. Szanowni Państwo, premier Ewa Kopacz, nasza liderka, zwraca w ostatnim czasie bardzo mocną uwagę na to, że Platforma i ludzie Platformy powinni wrócić do źródeł. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, że jednym z takich mitów założycielskich Platformy są sprawy samorządu terytorialnego. To Platforma Obywatelska od samego początku mocno stawiała na to, aby było jak najwięcej decentralizacji, aby jak najwięcej uprawnień szło na sam dół. I dlatego od samego początku, od roku 2001, przyciągnęła tylu ludzi, którzy od 90 roku w wolnej Polsce zaangażowali się w samorząd. I szanowni Państwo, myślę, że obywatele, którzy będą decydowali nad urnami za kilka tygodni,
będą mieli bardzo silne przekonanie co do tego, które partie w Polsce naprawdę sprawiają na samorząd. Są takie dwie partie, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Pozdrawiam też pana prezesa. Tym lepiej się czuję, bo w Warszawie też zawsze w moim pobliżu jest Kosiniak-Kamysz. Więc można powiedzieć, że tutaj się czuję tak samo jak u siebie. Myślę, że ludzie nie uwierzą tym, którzy teraz na licznych konwencjach w różnych miejscowościach podlizują się samorządowcom, którzy mówią, ile to by dla nich zrobili, gdyby rządzili. Zmiany na rzecz decentralizacji, większe zaufanie dla samorządów, więcej zadań, więcej kompetencji wiążą się z kolejnymi rządami, z rządem Jerzego Buzka, który przeprowadził wielką reformę decentralizacyjną, wcześniej rządem Tadeusza Mazowieckiego, a potem z rządem Donalda Tuska, bo to były te trzy wielkie zmiany na rzecz samorządu. I również bardzo istotna sprawa, to samorząd, województwa, samorządy powiatowe, miejskie, gminy są odpowiedzialne za wydawanie funduszy europejskich. Myślę, że jest naszą szczególną odpowiedzialnością to, żeby te pieniądze wydawać dobrze, żeby ta ostatnia perspektywa, która teraz jest przed nami, była taką wielką lokomotywą dla rozwoju Polski. Być może po roku 2020 już tak wielkich pieniędzy dla Polski nie będzie. Musimy solidnie przepracować te 7 lat po to, aby stworzyć podstawę do dalszego tak szybkiego rozwoju Polski. Myślę, że ta ekipa, ta drużyna, o której tutaj była mowa, jest do tego świetnie przygotowana. Na pewno my w Warszawie, w Platformie w całej Polsce, w takim duchu chcemy pracować. Pośród spraw, o których mówi premier Ewa Kopacz, jest także to, żeby być jak najbliżej ludzi. Sądzę, że waszym doświadczeniem w tej kampanii jest to, że ta kampania jest mniej oparta na jakichś sztuczkach marketingowych, billboardach czy jakichś fantastycznych klipach. Ona jest kampanią kontaktu z ludźmi. Ten, kto będzie gotowy rozmawiać z nimi, ten, kto nie będzie się ich obawiał, ten wygra. Apeluję, proszę was o to, żebyście byli bardzo aktywni i przez te ostatnie tygodnie nie zmarnowali ani sekundy. Każdy głos jest ważny, każdy głos buduje większości w poszczególnych samorządach i nie możemy zmarnować ani minuty. Sprawy są bardzo ważne, stawka jest bardzo wysoka. Tu już na sali zastanawiałem się, dlaczego akurat koledzy, moi przyjaciele, Marek, Grzegorz, Bogdan postanowili ministra obrony zaprosić na tę konwencję. Teraz już wiem. Chodzi o ten duch bojowy, który tutaj się unosi. Właściwie i rzeczywiście chyba nie ma innego ministra w naszym rządzie, który byłby w stanie tego ducha bojowego w tak dobry sposób nazwać. Wygrajcie, życzę wam zwycięstwa, życzę wam wszystkiego dobrego. Dla dobra Małopolski, dla dobra Polski. Panie premierze, bardzo dziękujemy. Pójdziemy ogniem. Słuchajcie, no, zawsze jest tak przyjemnie, jak przyjaciel, a mój osobisty oczywiście, ale przyjaciel nasz i druh Andrzej Kosiniak-Kamysz jest z nami. Proszę cię o wystąpienie króciutkie albo długie. W każdym razie chcę ci podziękować za to, że tak... Takim jesteś wspaniałym politykiem, wychowujesz dzieci i twoim synem widuje się prawie codziennie w Sejmie. Był też radnym naszego miasta. Mam też syna i wiem, że to jest bardzo dobrze. Jureczku. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Premierze, Panie Marszałku, wielce szanowni panie, panowie, przyjaciele z Platformy Obywatelskiej, reprezentujący wszystkie szczeble samorządów, szanowni panie i panowie parlamentarzyści,
Parlamentu Krajowego i Europejskiego. Zakończenie kadencji, tej kadencji, jest dla Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj w Małopolsce niezwykle ważne. Niezwykle ważne z wielu powodów. Od 25 lat, który teraz okrągłą rocznicę obchodzimy, demokratyzacji państwa i pełnej suwerenności, powstawały różne koalicje i uczestnicząc czynnie w tworzeniu czy w pracy, pozwalam sobie na ocenę tych ostatnich kadencji tutaj w Małopolsce. Myślę, panie premierze, że mogę z całą stanowczością powiedzieć, że ta współpraca i jej efekty mogą służyć przykładowi Rzeczypospolitej tu z Małopolski. Zarząd województwa pod wodzą Marka Sowy i współpracujący z nimi politycy odmienili oblicze tej małopolskiej ziemi na wsiach, miasteczkach i miastach, tworząc nowe oblicze i nową rzeczywistość. I myślę również, że po mistrzowsku przeprowadzają proces integracji z Unią Europejską, wykorzystując poakcesyjne możliwości naszego regionu, naszego kraju. Ale myślę też i jestem przekonany, że dla nas, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako koalicjanta o mniejszym potencjale w tej kadencji, wielkością polityków Platformy Obywatelskiej, tych właśnie z samorządu małopolskiego, przywódców, wielkością było zniesienie się przy tych relacjach, dużych różnicach wielkości, zniesienie się do poziomu partnerstwa. To wielka sztuka i wielka wielkość tego większego. I za to serdecznie dziękuję. Myślę, że interesem Małopolski, interesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Rzeczypospolitej jest wygrana Platformy Obywatelskiej i kontynuowanie tej sprawdzonej, rzetelnej, dobrej dla ludzi, dla regionu, dobrej koalicji. Jest więc naszą wielką nadzieją wygrana Platformy Obywatelskiej. Zatem, składając pokłon głębokiej wdzięczności za wszystko dobro, co otrzymała Małopolska, ale przede wszystkim za ten stosunek i szacunek do nas, mniejszego partnera Polskiego Stronnictwa Ludowego, składam w imieniu mojej partii pokłon głębokiej wdzięczności. A na te najbliższe wybory i na czas po wyborach, wierząc, że koalicja będzie trwała, mówię jak zawsze przy większych uroczystościach, wam, przyjaciele, szczęść Boże! A teraz zapraszamy ponownie wszystkich kandydatów na prezydentów oraz liderów do list, z list sejmikowych. Zapraszamy do nas na scenę. Będzie podpisywanie deklaracji samorządowej. Bardzo prosimy o deklarację. Ja chcę tylko dodać już jako poseł, że wszyscy posłowie
są obecni na sali i chcę, byście mieli informację, że Ela Achinger, Jagna Marczułajtis, Jasia Bobowska, Lidia Gądek, Kaśka Matusik-Lipiec, Andrzej Gutmostowy, oni wszyscy pięknie pracują dla nas. Uwaga, uwaga, proszę o no więcej światła, tylko że bym chciał, żebyście to dobrze widzieli, fotoreporterzy. Poproszę więcej światła, jeżeli taka możliwość istnieje. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, ja proszę o złożenie pierwszego podpisu pod zobowiązaniem. Przy okazji pragnę wam powiedzieć, że na akordeonach grali ci wspaniali akordeoniści ze Szkoły Muzycznej imienia Oskara Kolberga z Czasławia. No tu grali przedtem. No i będą grać. A Joasia Bobowska ze mną przeprowadzała tę uchwałę, żeby był rok Kolberga. Z gminy Raciechowice, którego wójtem jest Marek Gabzdyn, mój serdeczny drugi przyjaciel. Mareczku, dziękujemy ci też za te jabłka od Bobowskiej, ze spółdzielni ogrodniczej Grodzisko, gmina Raciechowice. Na tym polega marketing i public relations, żeby wykorzystać, panie przewodniczący Kazimierzu Barczyk, każdą chwilę. Tu jest napisane, że jedno jabłko dodaje ci 100 lat życia. Nie, czekaj. Jeżeli dziennie zjesz jedno jabłko, możesz dożyć 100 lat. Ja pierniczę, to ja będę żył w mieście. To ja na samych jabłkach leżę. Szanowni Państwo, trwa podpisywanie zobowiązań Platformy Obywatelskiej na kolejną kadencję. Panie profesorze Sadowski, a czy można te jabłko na przykład obić czymś mocniejszym, ale też jabłkę? Słuchajcie, wygramy te wybory na 100%, że jeżeli jak was widzę, to właściwie nie ma kogo skreślić, wszystkich trzeba wygrać. Tak, szanowni państwo, zobowiązania podpisane. Brawa, do boju. Ja myślę, że jest to coś znacznie większego niż tylko obietnica. Jeśli wygramy kolejne wybory, na pewno nasi politycy dotrzymają słowa. Drodzy Państwo, dziękujemy za przybycie na dzisiejszą konwencję. Dziękujemy panu premierowi Tomaszowi Siemoniakowi. No i za szkołę muzyczną jeszcze, to brawa specjalne. Za tereny, które odzyskali, bo oni się zobowiązali w czasie wyborów poselskich. Panu marszałkowi Markowi Sowie. Dziękujemy kandydatom, którzy chcieli poświęcić dzisiejszy dzień dla nas. Przed nami jeszcze 3 tygodnie kampanii. Pracujmy ciężko, byśmy po 15 listopada dalej mogli zmieniać Małopolskę na lepszą. Dziękujemy Państwu. Jeszcze raz dziękujemy za przybycie.